I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. I gained all that I knew for a price. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain. Ale nam się romantycznie zrobiło na tym wstępie. Miejsce też teraz jest takie, powiedziałbym, w klimacie, ale spokojnie, już zmieniamy klimaty. Jedziemy w bardziej ustronne miejsce, jedziemy do Bajkeresu pod moją ulubioną kamienną ściankę i porozmawiamy sobie konkretnie o kołach, o moich wrażeniach po sezonie z One Lightami, jakie dostrzegłem w nich plusy, jakie minusy, jak je oceniam w stosunku do moich drugich kół, czyli do wytywów. No i pytanie, które dla wielu osób jest niezwykle ważne, czyli czy do gravela mają sens koła z trochę wyższym stożkiem i czy zrobiłbym to ponownie? Z tymi kołami to jest w ogóle, słuchajcie, ciekawa historia, bo one wylądowały u mnie początkowo jako koła do szosy, ale tak się potem losy potoczyły, że na szosę dostałem lżejsze koła, więc postanowiłem w sumie razem w porozumieniu z ekipą Evan Knighta sprawdzić te koła w cięższych warunkach. Jak pamiętacie pierwsze wrażenia, pierwsze testy tych kół, no to tutaj idea jest taka, że ten model, czyli New Disc o wysokości stożka 38 mm jest przewidziany do współpracy z oponami aż do 40 mm. No i w praktyce jest tak, że większość osób po prostu to czyta i o tym zapomina, jak kupuje te koła na szosę, a my postanowiliśmy sprawdzić, czy faktycznie te koła się w gravelu z szeroką oponą sprawdzą. I fajne, podobało mi się od początku to podejście, ponieważ nikt się nie przejmował, co się z tymi kołami stanie i co one u mnie przeżyją, a ja raczej czułem, że lekko mieć u mnie po prostu nie będą. Przetestowałem je przez cały sezon, bo od początku kwietnia te koła u mnie są. Były testowane z trzema różnymi kompletami opon. Były testowane w wersji tubeless i tak jak teraz z dętkami, z różnych przyczyn, a to, że teraz są na dętkach, poniekąd wiąże się z tym, jak ciężki był ten test, ponieważ udało mi się na tych obręczach zamęczyć jeden komplet opon. Pierwsza opona została nadziana na dachówkę wbitą w ziemię, co spowodowało wyrwanie kawałka opony, a druga dosłownie dwa tygodnie później w okolicach Kotliny Kłodzkiej wjechałem w trawie na ścięty znak drogowy, taki wystający kawałek uciętego znaku drogowego, który wyrwał praktycznie cały bok opony w Pirelli Cinturato. Dlatego potem była zmiana na Tufo. No i tak się skończyła chwilowo przygoda z tubelessem, bo stwierdziłem, że skoro mam takiego pecha, to trochę mi szkoda kasy na zalewanie kolejnego zestawu opon. Dopiero teraz do mnie idzie kompletny zestaw kół nowych zalanych tubelessem i on będzie testowany już wkrótce. Natomiast tutaj zostałem już przy dętkach i muszę wam powiedzieć, że przy tym, co te koła przeszły, naprawdę nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Są dalej idealnie proste, nie wymagały żadnego centrowania, nie dzieje się z nimi nic złego. Tak jak zostały zaplecione, tak jak zostały szprychy naciągnięte, tak wszystko jest z tymi kołami w porządku. Jeżeli chodzi o tubelessa, zostały zaklejone taśmą bodajże Makofa. Jeździły na mleku Orange Sealant, potem na mleku Makofa. Było ok, no oczywiście do momentu, w którym je po prostu uszkodziłem, w sensie uszkodziłem opony i rozerwałem i nie dało się tego już naprawić. Ciekawostką jest to, że
przy milionowej zmianie w trasie gdzieś opony na dętkę i walce z tym, udało mi się trochę odkleić taśmę, która zaklejała nam, uszczelniała nam te obręcze i trochę mleka z wodą dostało się do obręczy i totalnie nie mogę go wydobyć. Jak widzicie, ono się od czasu do czasu wylewa gdzieś tutaj jeszcze z tej obręczy i po prostu gdzieś w obręczy krąży jakaś odrobina, resztka mleka zmieszanego z wodą, bardzo rzadkiego, i od czasu do czasu po prostu mi się gdzieś tutaj z nypli wylewa. No ale to jest kwestia już tego, że po prostu taśma nie wytrzymała, z czasem została przeze mnie gdzieś zerwana, uszkodzona i resztka mleka dostała się do środka. Co ważne, jeżeli chodzi o parametry jezdne. Jak wiecie, w drugim rowerze mam teraz koła wytyw o wysokości 46 mm i wytywy są moim zdaniem kołami szybszymi i sztywniejszymi, natomiast zdecydowanie mniej uniwersalnymi. Te koła na szosie spisują się dobrze, przede wszystkim ze sprawą tego, że ogólnie rzecz biorąc dla osoby, która jeździ dużo i po górach, i po płaskim, i ogólnie w zróżnicowanym terenie, to uważam, że wysokość obręczy 38 to jest takie optimum. 35-38 to są takie optymalne wysokości obręcze, bo te koła są zauważalnie bardziej stabilne na przykład podczas zjazdów albo przy wietrze. W porównaniu z tymi wytywami 46 mm to tutaj jest zdecydowanie stabilniej, rower tak nie szarpie na boki i to niezależnie od tego, jakiej opony byśmy nie założyli. No odpowiada za to oczywiście troszeczkę większa waga tych kół, troszeczkę niższy profil obręczy, ale też wydaje mi się, że profil tych obręczy jest taki, że one sobie lepiej radzą z wiatrem bocznym. Mamy też porównanie, jeżeli chodzi o koła ze stożkiem 50 mm, jak widzieliście na początku filmu, Paweł z Pauliną testują trochę za sprawą moich pozytywnych wrażeń z tych kół Evanlighty, właśnie New Disc o wysokości 50 mm i też są zadowoleni, aczkolwiek oczywiście w przypadku Pauliny osoby no, drobniejszej budowie, o mniejszej wadze, no to siłą rzeczy tak naprawdę podmuchy boczne wiatru powodują troszeczkę więcej nerwowości niż przy osobie, która byłaby cięższa, jak w przypadku popularnego Kobry. Co więcej, jeżeli chodzi o właściwości na szosie, to już wam powiedziałem. Moim zdaniem wytywy 46 są kołami bardziej dynamicznymi i bardziej sztywnymi. Takie odniosłem wrażenie, no ale trudno się temu dziwić. Wyższy stożek, troszeczkę chyba bardziej agresywna konstrukcja tych kół. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o uniwersalność, te koła zyskują. W terenie jeżdżę na bardzo niskim ciśnieniu. Jak widzieliście dzisiaj, nawet poniżej 2 atmosfer, koło 2 atmosfer na tych oponach i naprawdę radzą sobie te koła. Ciężko jest zrobić krzywdę, a zdarzyło mi się, no tak jak mówiłem, ten znak drogowy, który mi rozrywał oponę, trafił też w obręcz. Zdarzyło mi się przy około 40 km na godzinę przy zjeździe na szutrowej, kamienistej drodze złapać kapcia z przodu, także wyhamowywałem do zera praktycznie już na spuszczonym powietrzu i ładując obręczą bez powietrza po ziemi i nic się tym obręczom nie stało. Nie ma żadnych uszczerbków, ubić, nie było potrzeby centrowania, więc jak najbardziej zdały ten egzamin i to, o czym mówi producent, czyli że nadają się też do jazdy z gravelem. Jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości, uważam, że jest jak najbardziej przyzwoity. Za około 3000 zł, nieco więcej niż 3000 zł, można te koła dostać po negocjacjach i wydaje mi się, że jest to jak najbardziej uczciwa cena do tego, co te koła oferują. Za trochę większe pieniądze można już liczyć na koła od trochę bardziej znanych producentów. Można też kupić troszeczkę drożej koła lżejsze, bo ten model akurat nie jest wybitnie lekkim kompletem kół. Natomiast właściwości jezdne dla kogoś takiego jak ja, kto potrzebuje kół uniwersalnych, czyli kół łączących pewne właściwości szosowe z możliwością przełożenia właśnie do takiego roweru Road Plus czy do gravela, to naprawdę jest plus i faktycznie to, co mówi producent o tych kołach, czyli to, że są kołami uniwersalnymi, się tutaj sprawdza. Można spokojnie jeździć czy w przełajach, czy w gravelu i naprawdę jest spoko. Często pojawiającym się pytaniem przy okazji tych kół było to, czy w gravelu ma sens stożek wyższy, czy w ogóle koła ze stożkiem mają w gravelu sens. I powiem wam, że jeżeli to ma być rower typowo gravelowy, typowo do jazdy wyłącznie w terenie, do bikepackingu, to stożek totalnie nie ma sensu. No chyba, że ważycie faktycznie powyżej 90 czy 100 kg, to wiadomo, że koła z trochę wyższym stożkiem podnoszą wam sztywność tych kół. Natomiast jeżeli faktycznie ważycie mniej, jeżeli ten rower ma służyć tylko do jazdy w terenie, to lepiej kupić typowo gravelowe koła, które będą miały szerszą obręcz, będą wam dawały więcej komfortu, bo nie da się ukryć, że wyższy stożek to też jest większa sztywność, a nie jest to koniecznie parametr, który byśmy bardzo chcieli mieć w kołach, które mają być przede wszystkim komfortowe, więc warto wziąć to pod uwagę. Jeżeli to ma być stricte gravel, stać was na to, żeby mieć jedne koła do jazdy typowo w terenie, to lepiej poszukać kół typowo gravelowych. Jeżeli to mają być koła, które mają być uniwersalne i chcielibyście też na nich jeździć więcej po szosie, albo to wasze gravelowanie to jest dużo gładkich szutrów i szybkiej jazdy po
trochę bardziej gładkich drogach, no to wydaje mi się, że taki stożek 38 mm, 35 mm to jest optimum. Wyższe stożki, no to już jest tak naprawdę poprawianie własnego samopoczucia, jeżeli chodzi o patrzenie na rower, bo nie da się ukryć, że wiele osób myśli tak, że rower z wyższym stożkiem wygląda trochę lepiej. Chyba sam się do tej grupy zaliczam, więc warto wziąć to pod uwagę. Jeżeli typowo gravelowe koła, to lepiej, żeby one były niższe, za to szersza obręcz. Jeżeli Road Plus, jeżeli uniwersalność, jedne koła i na szosę, i w teren, no to tak 35-38 ok, a wyższe koła to już jest kupowanie zdecydowanie bardziej sercem niż rozumem. No i cóż, czas na chwilkę przerwy. Myślę, że to, co powinniście o tych kołach wiedzieć, już wiecie. Zdradziłem Wam wszystkie moje spostrzeżenia, które się u mnie pojawiły przez te ostatnie miesiące i ostatnie tysiące kilometrów, które z tymi kołami spędziłem. No i cóż, tak naprawdę tak jak mówiłem, te koła zostają u mnie dalej. Teraz będą jeździły bardziej na szosie, ponieważ idea jest taka, że ładuję do nich szosowe opony i będą służyły jako koła szosowe w rondo i w loce, w takich wariantach, jak na przykład teraz jedziemy do Neapolu. W Neapolu drogi są koszmarne, więc wolę tam wziąć koła na niższym stożku i z oponą 32 mm. A do Loki wjeżdżają zupełnie nowe koła gravelowe. Będziemy testować nowy, tajny model kół Evanlite'a gravelowych. No i wkrótce będzie jeszcze ciekawszy test, bo czekam na zakończenie projektu panów z Evanlite'a, czyli pierwszego w tej firmie projektu kół 650B gravelowych. To też będzie mega ciekawy temat. Mniejsze koło, jeszcze większa opona. Zobaczymy, jak się na tym jeździ. I cóż, z wszystkimi wnioskami, opiniami będę się z Wami dalej tutaj dzielił, więc jeżeli macie jakieś pytania jeszcze, to oczywiście piszcie w komentarzach, a my się widzimy gdzieś przy okazji kolejnego filmu. Oczywiście dziękuję za uwagę, dzięki za wszystkie komentarze. Zapraszam Was, zachęcam Was do subskrypcji i też przede wszystkim odwiedzin na Instagramie Bike Show, bo tam dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo więcej niż tutaj, bo przede wszystkim tam akcja dzieje się codziennie. Trzymajcie się, dzięki za uwagę, hej!